chodzi o mnie na przykład, jesteśmy teraz na Kościuszki. Z nami jest apteka numer 21. W Wilku aptek jest 25. Czyli znajdujemy się w centrum. Znajdujemy się w centrum. Tu jest Optimus, tam jest Vesuvio. No właśnie wchodzimy z Maxa. Max to taka knajpa, do przychodzą same faniaczki. Można to ująć inaczej. Faniaczki drobne. Uważaj. Inaczej można powiedzieć faniaczki drobne. Faniaczki drobne to są goście, którzy są gościami bez pokrycia. Bo goście z pokryciem to musi coś przedstawiać. Wie pan, ja wiem. Musi przedstawiać coś. Chyba to jest... to jest pesymizm. Pesymizm bez pokrycia. Pesymizm z pokryciem. Wie pan, coś musi dziać. Jeśli coś dzieje. Muszę jak tu jest. I to jest właśnie pesymizm wtórny, bez pokrycia. Bo jeżeli jest pesymizm z pokryciem, to jest coś, co człowiek coś co wyraża. Jeżeli ktoś coś czegoś nie wyraża... Przepraszam. To jest na przykład tak, na przykład jak Jamiroquai. Jest piosenka na przykład taka. Jamiroquai, nie? Coś w tym jest, nie? Że na przykład one w ogóle nie widzi te ławki, tak na nie wskakuje, nie? O, przepraszam, nie wiesz mi, nie? Nie na nie wskakuje. Coś tam tego, co tego jest, nie? Coś tam. Ale w ogóle nie o to chodzi, nie? Możemy na przykład wziąć sobie pod uwagę taki motyw. Na przykład wchodzę, nie? Wchodzę. Za bramą. A masz to w Polsce? Nie ma tego w Polsce. Idziemy. O, wie pan. Ja mogę powiedzieć o życiu. Życie. Życie. To jest wielkie nieporozumienie. To dlatego. Będzie policja, no. Tyłu. Ja, policja. Nie mają wszystko w dupie. Gdzie oni raz pojechali? Do nocnego sklepu. Po co? Po browary. Po co mają? Nockę mają. A co się robi w nocy? Pije się. Tyle mogę powiedzieć na przykład o tej ulicy, nie? A może jeszcze kawałek przejdźmy. Gdzie będzie mówił mój kolega, który mieszka w Chicago już. Ja wiem, jakieś... No ile mieszka w Chicago? 30 lat? 35. 35 lat mieszka w Chicago. I on dopiero może coś powiedzieć o życiu, na przykład. Możesz filmować. Tu jest szkoła. Teraz na mnie. Tu jest szkoła. High School Kościuszki Strasse. Dokładnie to jest Boulevard 5020 Jump Street, nie? Może to nie powiedzieć. Ja może tego nie powiedziałem teraz tak dokładnie, jak to się nazywa, bo wie pan, dokładnie nie znam angielskiego jeszcze, bo dopiero tu jestem parę chwil, no dokładnie, ja wiem, za jakieś 10 lat, ale to nie o to chodzi. Ale tyle mogę powiedzieć, tutaj chodzą właśnie wszystkie gwiazdy, co tam grały w tych różnych filmach. Tu kręcili te Beverly Hills. Tu kręcili różne filmy hollywoodzkie. I że o to chodzi. Może było na tyle. Bo życie to nie jest tak, że ktoś idzie do roboty albo nie idzie, albo idzie, albo nie idzie. Po prostu to jest właśnie to, że o, w Chicago na przykład
Jeżdżą ludzie na rowerach o godzinie. Co jest godzina? Za 15 pierwsza. Filmy Gosia. Jedzie właśnie Gosia na rowerze. Sprawdźmy. To tu właśnie jest. Że o tej godzinie właśnie dopiero wsiadają na rowery i jeżdżą o tej godzinie. Bo u nas za dnia się na rowerach nie jeździ. Dlaczego? Bo tu jest za dużo ludzi za dnia. Jak mogę tyle powiedzieć na przykład o tej ulicy na przykład, nie? Muszę filmować. Tu jest szkoła. Teraz się przejdę tutaj właśnie jeszcze kawałek i ja pokażę, gdzie mieszkam. I potem będzie się wypowiadał mój kolega, który tu mieszka te 30 lat już i on potem powie resztę o swoim życiu i w ogóle o karierze i w ogóle, nie? Także idziemy za mną. Tu teraz panowie zakładają właśnie światełka noworoczne na święta. W ogóle ta ulica to jest największa ulica w Chicago. Z tej ulicy się ciągnie. Na tą ulicę się potem ciągnie, dochodzi do Manhattanu. Tam w bok się przechodzi, w prawo, w lewo. I się wchodzi koło tych wież, co stały, te dwie, jak się nazywa, te World Trade Center. Ja wiadomo, że ich nie ma, nie? Idziemy dalej, nie? To jest kamień. Jak był Armagedon. Słyszki z tego kurwa ciustwa, nie? Z tego Armagedonu, nie? Jak to spadło, tutaj stał gościu. On tu stał, w tym miejscu. Nie wiem, czy też coś mówił o swoim życiu, nie wiem. Tak go przyjebało, tak został, nie? Tak siedzi tam dalej, pod tą ziemią, nie? Czyli dalej stoi. Siedzi tam, znaczy siedzi. Pod tą ziemią. Dzień, takie, co się powtarzają bardzo dużo razy. W angielsku? Tak. Sure. Okej. Okay. Fucking bambo. Rób mi pałę. Gówno i chuj. Znaczy... Fuck Nintendo. To na co dziś? A w pracy inaczej. W pracy kulturalnej. A jak w pracy? W pracy okej. Okay. Ja wolna turlisz i śliweliśku. A la bio. I tak, nie?